ciekawostka techniczna. Mam tutaj aparat zapłonowy z tego Mercedesa. I oprócz tego, że ma tutaj przerywacz, który steruje tranzystorowym zapłonem, tutaj jest 8 takich górek, które odpowiada za 8 cylindrów, no i wiadomo rozdzielacz. To jeszcze patrzcie, co tutaj jest. W środku są dwie krzywki, które obsługują 4 przerywacze. Tu jest zespół 4 przerywaczy. Raz, 2, 3, 4. I jeden przerywacz obsługuje 2 cylindry. Wtrysk paliwa na 2 cylindry. Czyli patrzcie, nie ma tutaj czujnika obrotu wału korbowego, tylko przerywacze sterują włączaniem cyk, 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 cyk. To idzie do sterownika silnika, do digitronika i w taki sposób jest rozdzielany wtrysk. Czyli totalnie, całkowicie analogowo. Czyli w sumie tu sterownik zajmuje się tylko ustaleniem czasu wtrysku. Już go nie interesuje moment, czyli triggerem jest po prostu zwykłe zwarcie, rozwarcie. Natomiast już sterownik decyduje, jaki będzie czas wtrysku na podstawie sygnału map sensora. Już pokazuję map sensor. Map sensor to jest to, czyli czujnik podciśnienia w kolektorze. Map sensora, TP sensor, sygnał z pozycji przepustnicy. No i tutaj jeszcze taki czujnik, on jest w obudowie filtra. Temperatura powietrza dolotowego. Czyli w sumie nie męczy się zbytnio ten sterownik. Człowiek ma swoje lata. Niezła technologia. Zobaczcie, elementy wydechu wymontowałem i to są dosyć stare rury. Patrzcie, tu jakiś numer. To chyba jest jakiś jeszcze oryginał nawet Mercedesa. Tłumik końcowy też oryginał. I powiem wam, znaczy oryginał, ten tłumik wygląda całkiem świeżo. Wydaje mi się, że był wymieniany, ale jest made in West Germany. No to jeszcze dawne czasy. Patrzcie, tu taka wgniota. Tutaj musiałem przeciąć jedną rurkę, ponieważ nie było szans. Nie dałem rady odkręcić śrubki jednej. Potem jak wyjmę skrzynię, to z nią powalczę, ale patrzcie. Ja sobie tu bez problemu to pospałem. Patrzcie, jaka gruba jest ta rura. Ona nawet z 2,5 mm ściankę. Nieźle, co? No i tam śrubka niestety objechana. Nie dałem rady tej odkręcić. Aczkolwiek z drugiej strony udało mi się tutaj odkręcić dwie śruby od kolektora. No i zabieram się za wyjmowanie tej skrzyni dalsze. Od razu ciekawostka. Podpora wału chyba nie istnieje już, bo słuchajcie. Wał po prostu lata luźno, także biorę się teraz za demontaż dalszy skrzyni. Kochani, ponieważ pod maską tego samochodu jest silnik V8, natomiast tam z tyłu leży od niego wydech. Łączymy te fakty. Co musimy zrobić? Poluzowałem już przewody od automatu, a to w sumie dobrze, bo i tak miałem spuszczać z niego olej. Teraz od spodu troszeczkę więcej może zobaczycie, ponieważ zdjęty jest wydech oraz zdjęte są osłony termiczne. Tutaj też bardzo ładnie będzie widać te podporę wału, która jest rozwalona. Zobaczcie. Nie istnieje podpora wału. Ale też kilka fajnych rzeczy takich jest tutaj na przykład. Przede wszystkim ładnie to wszystko wygląda. Zdrowo. Nawet te przeguby talerzowe. Chociaż one są do wymiany. Może zamówię od razu nowe. Ale generalnie
tak poza tym. Patrzcie, tu pognieciony, ale to w transporcie. Krzyżak, nie ma luzu. Tu ten mechanizm, patrzcie, taki fajny, czysty, bez korozji. Wszystko wygląda ładnie. Całkiem nieźle, co? Jak na 46 lat. No i tutaj tylny przegub talerzowy. Chyba oba pójdą nowe, wiecie? Te takie stare, brzydkie. No i tutaj czeka demontaż teraz. Ta duża taka płyta, to jest podpora skrzyni. Przewody, olej i będę odkręcał skrzynkę. Także zaraz, jak dobrze pójdzie, skrzynia wyleci. Mały update'ik, jak posuwają się tutaj prace u Chrisa. Takie śruby, którymi jest skrzynia przykręcona do silnika, to się odkręca takim pokrętłem tej długości, bo inaczej to nie ma szans i to już palce poobijane. Ale powiem Wam szczerze teraz takie dwa słowa od ojca prowadzącego. Powiem, zawiodłem się, wiecie, naprawdę się zawiodłem na marce Mercedes. I chyba już nie będę nikomu polecał. Zobaczcie, jaki piękny dekielek. Nie będę nikomu Mercedesa polecał, ponieważ myślałem, że ten Mercedes, że on będzie jak nowy po prostu. 46-letni. Myślałem, że on będzie jak nowy. Tymczasem okazuje się, że on jest od spodu trochę brudny. Jest brudny, no i nie jest jak nowy. Nie jest jak nowy. Troszeczkę ma brudku tutaj. Ta blacha taka tu niepomalowana. Zobaczcie, jakiś kolor mogli dać czy coś. I cyk, taka sytuacja, że mamy skrzyneczkę wyjętą. Mamy tutaj wszystko już na wierzchu. O, ale duży ten dzwon. Duży ten dzwon. I patrzcie, tam bieda, wyciek. Uszczelka pod głowicą. I tym razem to nie żart, bo naprawdę uszczelka pod głowicą. Jest lipa, głowica jest do zdjęcia. Znaczy tam cieknie tylko olej. Ciekawe, w jakich ilościach on będzie ciekł. W każdym razie nie wróży to dobrze. Teraz zobaczcie, co było przyczyną tutaj wycieku. Co było przyczyną w ogóle demontażu tej skrzyni biegów. Już pokazuję i już objaśniam. Konwerter mamy wyjęty, leży już na stole. Natomiast wyciek był, patrzcie, tutaj jest takie coś. Jest uszczelniacz konwertera. Nie wiem, czy Wy to zobaczycie dobrze. Postaram się to zademonstrować. Tutaj ten uszczelniacz, patrzcie. Uszczelniacz jest skałą. W ogóle przestał działać ten uszczelniacz. Masakra. Uszczelniacz jest skałą całkowitą. Patrzę, że ta skrzynia to w bogatej wersji, bo jest koło, jest wyposażony konwerter w koło kierownicy. Bo te najprostsze konwertery, to one tego koła kierownicy nie miały. A tutaj widzę, że jest. Także no, całkiem nieźle. Też tutaj wygląda szyjka. Bardzo ładnie, nie ma śladu po uszczelniaczu, nawet żeby coś wyrobił. Tutaj w środku panewka też wygląda bardzo dobrze, także myślę, że wymiana uszczelniacza, umycie tego wszystkiego, no i oczywiście świeży filtr, świeży olej powinno te skrzynie przywrócić do jakiejś tam sprawności. Powiem Wam, że to jest wręcz niewiarygodne, jak bardzo kruchy jest ten uszczelniacz. Wyciągając go, patrzcie, na wkręcik normalnie, wewnętrzna warga po prostu wypadła. Po prostu wypadła. To już w ogóle nie jest elastyczne, jest skała. Kruszy się tylko. Masakra. Słowo na literę P, które definiuje całe Twoje życie. Porażka!
Zobaczcie, pokażę Wam rzeczy, które wymieniłem w Mercedesie. W tym Mercedesie. W tym Mercedesie. Oj, przepraszam, powiedziałem Mercedesie niechcący. To nie miało być nawiązania do słowa sedes. Tak, tak, literówka taka, pomyliło mi się. Mercedesie miałem powiedzieć. Zobaczcie. No i najbardziej interesujące elementy to na przykład ta podpora wału, która w ten sposób wyglądała. Fajnie, prawda? O, tak wyglądała. Uszczelniacz. I teraz patrzcie. Oczywiście dźwięk. Dźwięk w Messengerze trzeba wyłączyć. I teraz zobaczcie. Uszczelniacz wału korbowego tyldy. Mięciutki, elegancki. No ale wymieniłem profilaktycznie, on nie ciekł. Widzicie, mogłem go nie zmieniać, co nie? Mogłem go nie zmieniać, ale go zmieniłem, to jest stary. Zobaczcie, uszczelniacz konwertera jak wyglądał. On był jak szkło, dosłownie jak szkło. Jak wkręciłem ten wkręcik, żeby go wyciągnąć, to dosłownie rozbryzgnął się w kawałki. Nie istniał ten uszczelniacz. Co więcej, filtr, zobaczcie, filtr z automatu, oryginał Mercedesa, wyjątkowo jest czyściutki, tutaj widać troszeczkę w tych żeberkach, widać trochę wkład, jest idealnie czysty, sitko też idealnie czyste, uszczelka, patrzcie, uszczelka, jeszcze misy automatu, sponiewierana zębem czasu, ale jeszcze taka miękka, elastyczna, przeguby tutaj tarczowe, wału napędowego. No to one są jakby w całości, prawda? Ale zobaczcie, jak tak weźmiecie, to ta guma to już nie jest guma, to już plastik jest. No i zobaczcie, tutaj ten na przykład jest popękany, także te wszystkie elementy powymieniałem. I wiecie co? I jest jedna wielka porażka, ponieważ odpaliłem samochód i na neutralu sucho, czysto, nic się nie dzieje. Natomiast na drive'ie cieknie z pompy olejowej skrzyni automatycznej, więc skrzynia jest mimo wszystko do rozbiórki. Jest to nieduży wyciek, aczkolwiek jest do rozbiórki. Też ja nie jestem jakby w szoku, no bo spodziewałem się, że być może będzie taka sytuacja. Chciałem na razie wymienić tylko uszczelniacz konwertera, wymienić tylko to, co widziałem, że jest uszkodzone, z taką myślą, żeby jak najszybciej ten samochód postawić na nogi, jak najszybciej zacząć jeździć, ponieważ wiem, że wszystkie awarie, wszystkie usterki, dolegliwości i tak dalej wychodzą zawsze podczas jazdy. Nie wychodzą podczas oględzin na warsztacie, tylko wychodzą podczas jazdy, więc chciałem jak najszybciej sprawić, aby on był eksploatowany. I też zrobię tak, że na razie sobie przymknę oko tak na ten wyciek trochę. Podłożę tam jakiegoś tampona, tak żeby zrobić przegląd, bo to nie jest jakiś tragiczny wyciek, i zobaczymy, jak będzie działała skrzynia biegów, czy będzie działała dobrze, czy będzie działała niedobrze, i już potem będę myślał nad dalszym etapem prac, jak to będzie wyglądało. Być może całą skrzynię trzeba będzie rozebrać, zrobić jej pełen remont, a być może tylko zdjąć kielich, zdjąć dzwon i uszczelnić pompę, bo pompa w Mercedesie jest przykręcana od wewnątrz, więc trzeba zdjąć dzwon, wtedy dopiero odkręcimy pompę i zmienimy jej uszczelniacz. Tak. Dla niektórych z Was może się wydaje, że praca przy takim zabytkowym samochodzie to jest taka czysta przyjemność, takie ohoho, dłubanko sobie w takim klasyczku, to czysta przyjemność. Nie, nie jest tak. Naprawa już w przypadku tak starego samochodu, w dodatku w tym modelu, to jest grzebanie w zasranym gównie, bo pomijając fakt, że niektóre śruby, na przykład od wydechu, nie chcą się odkręcać, dobra, nie czepiam się. Chodzi o to, że tu w tym modelu do niczego nie ma dostępu, patrzcie. Tutaj do niczego nie ma dostępu, na przykład tamte śruba od wydechu, od kolektora wydechowego ma objebchany łeb i nie ma do niej dostępu, ręki się tam nawet nie włoży. Patrzcie, silnika nie opuścicie, jeśli nie zdemontujecie przekładni kierowniczej. Tak samo z drugiej strony, do kolektora wydechowego
ledwo można tam wcisnąć rękę. To nie jest tak, że taka praca przy takim starym samochodzie to o, jak jest fajnie. Nie, to jest katorga. Tutaj śruby trzeba takim długim pokrętłem odkręcać. Tylko, że z drugiej strony są nakrętki, które ktoś musi trzymać, więc robienie tego samemu masakra, masakra po prostu. Ja to robiłem w większości sam. Wczoraj trochę Mariusz mi pomagał skręcać, no to we dwóch to już jako tako idzie. Ale nie myślcie sobie, że to jest, wiecie, praca przy takim samochodzie. 100 razy lepiej się pracuje przy współczesnych samochodach, naprawdę. To nie jest tak, że te stare to 100 takie cuda. No i tak, wydech zamontowałem, jak widzicie tu musiałem po prostu przeciąć. Tamte portki zostawiam sobie na kiedy indziej. Ten wydech i tak idzie do wyrzucenia całkowicie, ponieważ ten wydech się nie nadaje do niczego. Trzeba będzie tu zrobić jakiś prawilny wydech, żeby tę V8 było słychać. No i też osłon termicznych na razie nie zakładałem, no bo nie są do niczego one mi na chwilę obecną potrzebne. No skrzynia odświeżona trochę. Zobaczymy, co się z nią będzie działo. Czy ten wyciek może będzie, znaczy na pewno będzie postępował, ale zobaczymy, jak ta skrzynia będzie działała i będziemy w miarę tego podejmowali decyzję, co robimy z nią dalej. Podpory wału, wiadomo, tutaj łączniki talerzowe wymienione. Poduszka skrzyni w dobrym stanie jest. I tyle. Wydech zamontowany z powrotem, tak jak był. Można zabierać się za pozostałe rzeczy. Takie jak oświetlenie. Teraz muszę w sumie tylko zrobić oświetlenie. I jeszcze muszę wypróć wszystkie maty różne z podłogi wygłuszające, ponieważ one są po prostu zbiorowiskiem wody. One jak gąbki, to w sumie są takie gąbki, ponasiąkały. Zresztą zaraz wam pokażę. Nie wiem, czy wiecie, ale specjalna konstrukcja grilla. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem cylindrów. Pozwala właśnie, jest takim przyrządem do montażu przewodów zapłonowych. Pokażę wam taki przykładowy przewód zapłonowy. Patrzcie, patrzcie, co z nim się dzieje, jaki on jest sztywny. Pęka normalnie. Ciało stałe to już jest. Patyk, dosłownie, patrzcie. Łamie się, pęka. Co tu będzie w środku? O, stal. Stal. Porządne materiały. Tymczasem nowe. Nowe takie miękkie. Proszę bardzo, przewody wymienione. Tak tutaj rozparcelowane, powiedzmy, zostały. Teraz tak. Oświetlenie. Taka oczywista sprawa, że oświetlenie. Oświetlenie, oświetlenie. Zobaczcie, mam tutaj lampę. Bodajże jest to lampa lewa. Spójrzcie, tak wygląda lampa. I wiecie, co to jest? Może pomyślicie sobie, o, taka lampa. Otóż, moi drodzy, nie, to nie jest lampa. To nie jest lampa. Zaraz wam pokażę, co to jest. Zaraz zobaczycie. O, ciężko idzie gwint. Ciężko idzie, zupełnie jakby to był stary samochód. Dziwne. Dziwne. Naprawdę. Niepojęte. Patrzcie, zdejmujemy. To jest tylko taki trzymak. Tutaj są takie śrubki, patrzcie, jest sprężynka. Tutaj zamontowana jest sprężynka. A tu jest jeszcze taka śrubka do regulacji, więc możemy sobie ustawiać tę lampę. I teraz zobaczcie, co to jest, patrzcie. Gdzie tu się żarówkę wkłada? Gdzie tu się wkłada żarówkę, pytam się was. Ha, ha, to gówno, to jest żarówka. Lampożarówka. I to jest symetryczne, więc to na nasze drogi europejskie się nie nadaje. Musi być asymetryczne. I teraz szybkie rozwiązanie. Klosze z żuka albo z jelcza. Ale ja wam tego nie powiedziałem.
jeszcze do mnie nie dojechały. Tymczasem pokażę Wam coś, bo zacząłem wypruwać dywaniki. Patrzcie, zacząłem tutaj środek trochę wybebeszać. O, przy okazji Wam pokażę, mam lusterka już docięte, więc zostało tylko wkleić. I patrzcie, zacząłem pruć dywaniki tutaj. Patrzcie, taki syf jest. To pływa, patrzcie ile wody. Patrz, co tu się dzieje. O, woda. Normalnie ta gąbka, ona zbiera w sobie wodę. Syf niesamowity. No muszę to wszystko powyrywać stąd. No ale nie w tej chwili. Fotele już mam komplet, już mam kupione, ale patrzcie co znalazłem. Jakie znalezisko, zobaczcie. Ktoś sobie grał w golfa. Tche Niblick. Patrzcie, jakieś zapałki. 7-Eleven, u nas nie ma takich sklepów, 7-Eleven. I tutaj, patrzcie, znalazłem... O, ja, znak Wehrmachtu. Nie, nie, to nie Wehrmacht. Quarter dollar, ćwierć dolara. I zobaczcie, z którego roku? 1974. Kurde, nie wiem, czy to ostrzy, czy to nie ostrzy. 1974. Zaraz, małym palcem zrobię zooma. Albo nie zrobię. 1974 w każdym razie. Rok produkcji samochodu i to znalazłem tam pod siedzeniem. Ej. To znaczy, że nikt tam nie sprzątał od 74? Boże. Jak to świadczy o właścicielu. Bardzo źle. I teraz tak, tylne światła. Ja nie wiem, czy tu musi być przeciwmgłowe, czy tu było w ogóle, bo chyba nie ma tutaj w tej lampie przeciwmgłowego. Bo znalazłem tak, kierunkowskaz, mijanie, stop, cofanie, czyli tak to wygląda. Kierunkowskaz, mijanie, czyli postojuwa, stop i cofanie. I patrzcie tutaj. To już jest po prostu zdezintegrowane, no kurde, powiem Wam, to jest misja, ten samochód to jest naprawdę misja. Im głębiej w las, tym więcej drzew. No tak, chyba tym akcentem pozytywnym zakończymy ten odcinek, bo teraz czeka mnie parę dni oczekiwania na różne klamoty typu światła i tak dalej. Jak będą już światła, będą już klosze, będą lampy, to wtedy będziemy powoli jechać na przegląd techniczny. Będziemy już robić oświetlenie zewnętrzne i będzie można jechać na przegląd techniczny. Z takich w miarę pilnych rzeczy to tę dziurę muszę w środku zrobić tutaj, żeby ta woda się tam nie lała. Aczkolwiek nie będę tego robił jakoś tam blacharsko, ponieważ no, wstępnie z Krzyśkiem się dogadałem, że Krzysiek się zajmie, także nie mogę się doczekać, co z tej współpracy ponownej wyniknie. Więc tyle chyba w tym odcineczku. Tyle. Jeszcze gazu nie montuję, jeszcze nie. Najpierw luzy zaworowe trzeba ustawić, potem LPG. Narka.